Witamy w kolejnym odcinku GoLine TV Powered by the Outlaws. Chris Jasia i Krzysztof Wydrowski. Za nami czwarta kolejka Top Ligi. Przejdźmy do analizy meczu. Tak, może na początek mecz, na który wszyscy czekali, a w zasadzie nikt na niego nie czekał, ale wszystkim podobał się wynik, czyli Warsaw Sharks kontra Kozły Poznań. 18 punktów dla Sharksów. Pierwszy wygrany mecz Sharksów, tak? A ja typowałem, że Kozły już wyjdą z tego slumpu, który mieli pierwsze dwa mecze, wygrali trzeci, myślałem, że ten czwarty to będzie jeszcze następny, ale nie dali sobie rady. Mi się udało, ja typowałem, że wygrają Sharksi, że zdobędą trzy przyłożenia, zdobyli trzy przyłożenia, ale żadne z podwyższeń za dwa punkty tym razem w zasadzie tak zwykle im się nie udało. Tak. W każdym razie mamy Warsaw Sharks, witajcie Warsaw Sharks, Top Lidze, żegnajcie Sumy Warszawa. Następny mecz Warsaw Eagles, Wolanders Białystok. Typowaliśmy, że to będzie ostry mecz, a był ostry mecz. Tak, był zacięty mecz, wyrównany. W czwartej kwarcie, jeszcze po przyłożeniu Jabari Harrisa, Lowlanders Białystok wyszli na prowadzenie. Prowadzili 14-12. No właśnie. Ostatecznie kontuzja Alexa, A-Traina, Alena i niestety Lowlanders nie sprawili niespodzianki. Przegrali ostatecznie 29-14. No typowaliśmy, że Eagles wygrają ten mecz, ale cały czas Lowlanders to nasz czarny koń. Tak, i postawili ciężkie warunki drużynie Eagles. Jako ciekawostkę warto tutaj dodać to, co zauważył trener kadry Maciej Cetnerowski. Eagles mają ekskluzywnego kickera, zawodnika, który gra tylko na pozycji kickera. I co zrobił? Nie trafił żadnego extra pointa. Come on, man! No i przechodzimy do dwóch bardziej nudnych meczy. Seahawks Gdynia, Zagłębie Steelers i Panthers Wrocław i Husaria. Wynik tak, jak spodziewaliśmy się praktycznie. Nie? Tak, oba mecze do 12 punktów, outsiderzy tutaj zdobyli po 12 punktów, Seahawksi 49, Pantery 55. No mówiliśmy, że będzie 55-56 dla Panterów, tak? Czyli znowu trafili. Tak, no Panthers są przewidywalną w pozytywnym tego słowa znaczeniu drużyną. Grają bardzo wyrównanie, tak. Solidnie grają w ataku, natomiast rozczarowali w obronie. Myśleliśmy, że Husaria nie postawi tak trudnych warunków, a w pierwszej kwarcie Husaria bardzo dobrze przesuwała. No, Husaria miała swoje momenty ze strony obrony w tym meczu, tak. Tak, bardzo dobrze grał rozgrywający Dylan Rausch, ale też jego polski tight end Dubicki. On złapał bardzo wiele dużowych podań. Szkoda, że Husaria nie grała na niego więcej, bo Pantery nie miały na niego sposobu, on był ciągle niekryty, on ciągle łapał te piłki, złapał sporo ważnych yardów, zdobył długie przyłożenie. Dla mnie to był jeden z MVP kolejki, polskich no, MVP kolejki. No tak, tylko że no, wpływ na wynik mogło to mieć, ale nie na ostateczny wynik, tak? Panthers byli nie do pokonania. Tak samo pewne, jak że Panthers zdobędą dużo punktów, jest to, że kilka punktów zawsze stracą Seahawks w Gdynia. Oni z kimkolwiek by nie grali, zawsze dadzą sobie urwać parę punktów, ta defensywa jeszcze nie jest gotowa. Nie jest jeszcze w tej mid-season form, ale wydaje mi się, że Seahawks solidnie wygrywają mecz. No to kolejna bardzo duża wygrana Seahawks, tak, bardzo dobrze też wyglądają w tym sezonie. No i niedługo Seahawks kontra Panthers. No tak, no to będzie zacięty mecz. Ale o tym pogadamy w następnym segmencie. Oczywiście. I teraz moment, na który ja czekałem od pierwszego odcinka. Tak. Przyjechał do nas nasz amerykański reporter. Przyjechał, jest. Mieliśmy mieć reportera ze Stanów, ściągnęliśmy prawdziwego żurnalistę. Tak, żurnalista, analityka, miłośnika, pasjonata futbolu amerykańskiego. Tak. John Van Vliet, absolwent Idaho State, który w zeszłym roku grał w Durham Saints. Zawodnik, który będzie naszym ofensywnym liniowym, a także który będzie nas czasem odwiedzał tutaj na secie GoLine TV. Johnny, welcome, come on over. John, welcome to the Outlaws. Good to have you in Wrocław. It's very good to be here. Thank you. So, you've been here for a couple of days. You've been to a practice for the Wrocław Outlaws. What do you think of the team? The team, I'm very, very pleased of what I've seen so far. I think the foundation is set. I credit Christoph and yourself and the rest of the coaching staff of what they've done in the years past. And yeah, yesterday's practice, I was very, not surprised, but you know, I was pleased to see how far along the players were. Well, that's good to hear. That's good to hear. So tell me, you played in college in the U.S. You coached and you played in the U.K. Mm-hmm. I know it's a little early, but you think you can bring all that experience over to Poland to help us achieve the next level here, yeah? Yeah, I believe I can. And in the months preparing to get over here, I've been thinking, planning on what I want to do, how I want to coach. At Durham, wasn't planning on doing as much coaching as I did,
so I kind of had to scramble and put things together. For this go around, I've done a lot of planning, and I kind of know what I want to do. You'll be a player coach for the Wrocław Outlaws, yep. But you'll be a coach also for the Olesznica Outlaws. So you'll be helping them to get ready for the season as well. Yeah. So you'll be a player and coach for the Wrocław Outlaws, but you'll also be a coach for the Olesznica Outlaws, helping them to get ready for the season. Yeah, and I was at their first practice, or my first practice with them there today, mm-hmm. And they were very eager to learn. I know that most of them are rookies and haven't played the sport before, but like at Durham, I had a lot of guys that never played the sport before. And the best thing to have is an eager mind. And right. A lot of the players so far that I've seen over there are really eager. And it's always better to have a team of guys who are almost there but really want it than to have a team of stars where everybody's playing on their side. Right, yeah. I think that whole team mentality comes from when, you know, I guess everyone's starting from ground zero and they're building something together. Rather than having, I guess, star players come in and try to run the show, it's them going from the ground up and building together. What do you see after, I know it's early, but what do you see as your major goals? I know in Wrocław, you will be building from a bigger base in your coaching and in your practice than you will be in Olesznica. The goal for the Wrocław Outlaws is to make it to PLFA 1 this year. So we want to take that to the next level. How do you see that? How do you feel that? Yeah, so since I am a player coach, from a player standpoint, you know, I want to do everything that I can to help this team be successful, be an example on the field, on and off the field, and help this team achieve those goals. And then as a coach, I guess it's the same, yeah. Same approach. I got to, you know, manage the players that I'll be playing with, and do the best of my ability to develop them as well, and then also continue to develop myself. Yep. That we all achieve those goals. Well, it's good to have you here, John. Wishing you and us the best of luck in this season and PLFL 1 next year. That's right. Thanks. Krótka informacja z NFL. Ostatni news. Tim Tebow podpisał kontrakt z Philadelphia Eagles. Ja się bardzo cieszę. On bardzo dobrze pasuje do ofensywy Chipa Kelly'ego. Myślisz? Myślę, że tak. No to tam quarterback musi trochę biegać. Ma dużo akcji, gdzie ma jeden rzut, tak? Ma typowo jeden rzut do wykonania, albo Rida, albo szybki tak. Pas, więc to będzie proste dla Tebowa. Ma łatwe rzuty do wykonania, więc ma szansę coś tam zawojować. Ale jaki tam mają teraz backfield? Jest Bradford, jest Barkley, jest Sanchez, jest Tebow. Jest DeMarco Murray. Ale mówiłem o samych quarterbackach. Ale DeMarco Murray i jest też Ryan Matthews, tak? Czyli tak. Duży backfield. No szczególnie taki zestaw, jakby zagrał z Tebowem, tak? Któryś z tych dużych running backów, to jest taka maszynka. No, no teraz kolejny zaskakujący ruch Kelly, tak? Tak, on buduje roster po swojemu. Mi się to bardzo podoba. On ma plan. Idzie do przodu i powiem, że zaczynam kibicować Eagles. Ale to chyba wyklucza Mariotę teraz, tak? Chyba Eagles nie wezmą Mariotę w drafcie. Z Chipem Kelly nigdy nic nie wiesz. No tyle quarterbacków mieć na rosterze? Why not? Okej. Okay. Przejdźmy do następnej kolejki Top Ligi. Piąta kolejka Top Ligi. Zacznijmy od meczu drużyn zawodzących. Kozły Poznań kontra Warsaw Eagles. No tak, no po tym co Kozły pokazały w ostatniej kolejce, to ja na pewno na nich nie postawię w tym momencie. Uważam, że tutaj Eagles wygrają ten mecz 28-14. No Eagles też się nie popisali z dobrej strony. Ja też ale postawię na Eagles, natomiast nie wiem czemu 28. Czy obstawiasz, że Marcin Ujewski tym razem trafił wszystkie paty? Nie wydaje mi się. To był twój błąd, tu cię mam. Eagles 24 po czterech przyłożeniach. Okay. Kozły 12. Drugi mecz, Warsaw Sharks, Husaria. Co ty myślisz? Ja chciałem ten mecz zostawić na później, bo Husaria pokazała się ze świetnej strony w meczu z Panthers. Tak. Sharksi pokonali Kozły. Tak, pierwszy wygrany mecz, tak? To jest mój backup szlagieru kolejki. To jest zapasowy szlagier. Wydaje mi się, kurde, to jest trudny mecz. Bardzo trudny mecz. Tak. Będzie blisko. Jedno podwyższenie się uda Sharksom tylko, czyli 20 punktów dla Sharksów, 17 dla Husarii. Nie wiem.
Ja biorę Husarię w tym meczu, ale bardziej wyrównany wynik, powiedzmy 12-6. To przejdźmy do szlagieru. Nie tak szybko, nie tak szybko. Najpierw skończmy te gorsze mecze. Lowlanders Białystok, goszczą tym razem Zagłębie Steelers. Właśnie. To się działo niedawno, trzecia kolejka, widzieliśmy to. Parę tygodni temu, no. Teraz nie będzie tak łatwo. Alexei Allen miał kontuzję w meczu z Eagles pod koniec. Nie wiadomo, co dalej tak będzie. Nie wiadomo, czy zagra. Tak. Ale nawet bez niego wydaje mi się, że Lowlanders mają na tyle broni i są naszym czarnym koniem. Który się rozpędza i to coraz szybciej, tak? Tak, to już nie jest kłus, to zaczyna wyglądać na galop, tak? Więc wydaje mi się, że Lowlanders 38-12. Zgadzam się. Przejdźmy do szlagieru tej kolejki. Tak, Seahawks Gdynia versus Panthers Wrocław Gdyni. Tak jest. Miejmy nadzieję, że z tego meczu będzie stream. Z tego usłyszałem, będzie stream. Nie będzie płatny 5 zł. Bardzo dobrze. To jest najlepszy mecz kolejki, to jest najlepszy mecz sezonu regularnego. Ja się nie mogę doczekać. To jest przedwczesny finał. Dwie drużyny, tak. Niepokonane. Bilans 4-0. Tak, no mamy rematch finału z ubiegłego roku, gdzie Seahawks wygrali, tak, na podstawie wielu błędów, które były po stronie Panthers. Panthers w tym sezonie prezentują się znakomicie. Każdy mecz do tej pory to pokazują się z bardzo mocnej strony, dużo punktów zdobytych. Seahawks Gdynia też dużo punktów zdobytych, natomiast sam wspomniałeś wcześniej, że obrona im pozwala, żeby ktoś im urywał te punkty po drodze, czyli ten wynik prawdopodobnie będzie taki, jak się spodziewałem. Tak, ale ja widziałem mecz z Husarium na żywo i widziałem dziurawą jak szwajcarski ser obrony Panthers. Tam nie było 5 starterów, okej, ale ta obrona była beznadziejna, natomiast obrona Seahawks jest bardzo solidna, mają potężną linię, mają świetnych DBs. Tam jest mniej dziur, oni tak naprawdę wpuszczają te punkty w special teamsach, oni wpuszczają te punkty w garbage time, więc ta obrona Seahawks jest bardzo dobra. Powiem Ci szczerze, że ja bym obstawiał Seahawks nawet, gdyby nie to, że właśnie Panthersi zostali tak nastraszeni przez Husarię. Tak. Teraz myślę, że ta nadmierna pewność siebie Panther zniknie, bo będą skupieni i popełnią mało błędów. A to może im zagwarantować zwycięstwo. Tak, ale z drugiej strony Seahawks, jeżeli będą analizować filmy z tego poprzedniego meczu Panthers, no to tam jest dużo wskazówek, co mogliby zrobić, żeby ten mecz był bardziej wyrównany lub żeby wygrali. Tak, tam są tak naprawdę gotowe akcje, tak naprawdę wystarczy wziąć. Ja się dziwiłem, jak oglądałem ten mecz. Husaria miała zły play calling w ofensywie. Husaria mogła zdobyć więcej tych przyłożeń. Oni zaczynali biegać z piłką, kiedy tylko akcje podaniowe, krótkie, szybkie podania świetnie działały na defensywę Panthers. Tak powinni zagrać Seahawks, oni potrafią tak zagrać, dlatego mają Angelo Pisa w backfield, tak. Więc kto wie, może? No ja nie wiem, może, ale moim zdaniem Panthers tak dobrze się prezentują w tym roku, że oni jednak wygrają ten mecz, pomimo że jest w Gdyni, czują cały czas ten niedosyt, Husaria ich trochę postraszyła. Będzie bardziej wyrównane, 35-28 dla Panthers. Ja widzę słabą dyspozycję Kyla Izraela. Grał bardzo słabo z Husarią. Zdobył dużo touchdownów, dlatego że miał dużo okazji, ale miał dużo niedokładnych podań. Widzę dziurawą jak szwajcarski ser obronę. Ja pójdę z Seahawks. Pójdę z Seahawks, zaryzykuję. Chciałem iść z Panthers, ale zróbmy coś przeciwko sobie, żebyś miał szansę mnie dogonić jeszcze w tym sezonie. Ja dogonić, to zaraz będzie NCAA i NFL, to ja cię prześcignę, spokojnie. Ja idę z Seahawks 35-28. Jeden touchdown, 5 touchdownów z 5 podwyższeniami do 4 touchdownów z 4 podwyższeniami. Wierzę w Fabika, wierzę w Pani Kuszyna, to są dobrze kopatne. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. My się już żegnamy, ale oddajemy głos do Krzysztofa Krzemienia, ABC Futbolu. Temat dzisiejszy to Fire Zone Blitz. Krzysztof, back to you. Cześć, witam wszystkich w kolejnym odcinku ABC Futbolu. Tydzień temu mówiliśmy o Blitzu, a dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć trochę o jego specyficznej odmianie, czyli Fire Zone Blitz. Historycznie mieliśmy taki podział, że jeżeli był pasa z 4 zawodnikami, było to krycie strefą, jeżeli był Blitz, było krycie każdy swego. Ale w latach 80. sytuacja nieco się zmieniła. Rozprzestrzenienie West Coast Offense, czyli ofensywy opartej na szybkich, krótkich podaniach, wymusiło większą uwagę z tyłu, w secondary, w kryciu receiverów, ale jednocześnie defensywni koordynatorzy nie chcieli rezygnować z agresywności, którą przynosi Blitz. Jak zapewne pamiętacie, tydzień temu mówiłem Wam, że główną wadą Blitzu jest to, że dodatkowi zawodnicy wysłani do pass rushu osłabiają ochronę przeciwko receiverom. Fire Zone Blitz był taktyką, który miał to zmienić. Fire Zone Blitz zakładał, że do pass rushu wystawianych jest 4 lub 5 zawodników, a z tyłu reszta drużyny kryje strefą.
co było specyficzne w myśleniu. Blitz deklarowało przed akcją więcej graczy, czyli składaliście w stronę linii wznowienia akcji, sugerowali, że będą blitzowali, natomiast część z nich potem odpadała do krycia receiveru. I linia ofensywna, quarterback nigdy nie mogli być pewni, który właściwie z zawodników będzie blitzował. Często do krycia receiverów cofała się nawet linia defensywna, blitzowali cornerbackowie i tak dalej. Chodziło o maksymalne zaskoczenie przeciwnika przy jednoczesnym wzmocnieniu krycia receiverów, running backów i zawodników innych łapiących podania. Ten system stał się szczególnie znany w Pittsburgh Steelers, których koordynatorem defensywy był Dick LeBeau, a następnie jego uczniowie rozpropagowali go w całej lidze. Chciałbym wam pokazać, na czym polegał Firezone Blitz na bardzo konkretnym przykładzie, który pochodzi z playoffów NFL z 2010 roku. W finale NFC spotkały się Green Bay Packers i Chicago Bears. Dom Capers, koordynator defensywy Green Bay Packers, to jeden z uczniów Dicka LeBeau i wcielał w życie pryncypia Firezone Blitz. Ta akcja miała miejsce w czwartej kwarcie, na około 6 minut przed końcem meczu. Green Bay prowadzili 14-7, czyli różnicą jednego posiadania, byli w obronie. Chicago zaczynało swoje posiadanie mniej więcej na własnym 20 yardzie. Jak widzimy, Bears wyszli w formacji z jednym tight endem, jednym running backiem i trzema wide receiverami, co Green Bay skontrowało formacją nickel z pięcioma defensive backami i, jak możecie zobaczyć, zaledwie dwoma defensywnymi liniowymi. Jednym z nich był nose tackle BJ Raji, potężne chłopisko, prawie 150 kg żywej wagi i to on miał odegrać kluczową rolę w tej akcji. Przed akcją wyglądało na to, że będzie to klasyczny pass rush czterech graczy skupionych tutaj w środku linii wznowienia akcji. Jednak po snapie ci trzej gracze blitzowali normalnie, jednak BJ Raji zrobił tylko dwa kroki do przodu, zaangażował centra w blok, wyłączając go tym samym efektywnie z akcji, a następnie odpadł do krycia. Blitzował ten cornerback, który zaatakował Chada Henne, rezerwowego quarterbacka Bears i zmusił go do dość pośpiesznego rzutu. Rzut poszedł do running backa i w tym czasie BJ Raji, który odskoczył z linii wznowienia akcji, przechwycił piłkę, popędził na pick six, zdobywając decydujące punkty w tym spotkaniu, zapewniając Green Bay awans do finału NFL, do Super Bowl, który ostatecznie wygrali i zostali mistrzami. Zobaczcie, jak to wyglądało na filmie. Under the direction of Caleb Haney. On third down and five, pressure, pass is picked off, and who is it? Big BJ Raji for the touchdown. J. Raji. There he is, right in the middle. He starts up like he's on the rush, and then he drops underneath. Now, he doesn't just drop straight back. He drops out expecting the slant route. Look at him there. You know, when he lines up at fullback, when he lines up at fullback and blocks down around the goal line, he says that the Bears had the fridge, I'm the freezer. Well, I don't know what he calls himself when he's doing things like that defensively. You got to be careful with the football, and Caleb Haney knocked it out just after BJ Raji had crossed the goal line, and now BJ Raji puts on a little bit bigger belt than Aaron Rodgers typically puts on. Jak mogliście zobaczyć, kluczowe stało się to miejsce. BJ Raji związał centra Bears, który nie mógł w tym czasie pomóc kolegom w odpieraniu innych zawodników, natomiast zupełnie niespodziewanie blitzował cornerback. Pass rush zaledwie czteroosobowy, ale zdołał wprowadzić tyle zamieszania, że Henne nie miał czasu na zauważenie Radziego, który dzięki temu zdobył decydujący punkt. To już wszystko na dziś. Dzięki za uwagę i pamiętajcie, żeby zasubskrybować nasz kanał i oglądać kolejne odcinki Goal Line TV powered by The Autos. Do zobaczenia.